Siemanko, ja tylko na chwilkę, bo właśnie odebrałem paczuchę Super Things Power Machines i dzisiaj znowuż wkręcę lekko Olusia Pończusia. Powiem mu, że będziemy, że jedna firma chce z nami współpracować, ale żeby zacząć z nami współpracę, musimy się wykazać reklamując komiksy. I nagle pokażę mu, wiecie co, dziś 17, mam nadzieję, że w końcu będzie Dr. Volt. To oglądajcie, na razie, pa, hej, pa! Cześć, tu Oluś i tatuś! Dzisiaj coś zupełnie, znowu szkórka, rurka nowego. A mianowicie dzisiaj... Komiksy firmy Egmont.pl. Są dla małych dzieci o smurfach. Są pouczające, na przykład o Marii Skłodowskiej Curie, o Darwinie. I zobaczcie, to nie są zwykłe książeczki, że takie nudy na pudy musimy się uczyć, tylko zobaczcie, są wszystko komiksowo-czadersko. A, Olek, kurka, rurka, jeszcze jeden. Miałeś rację, jeszcze jeden komiks, zaraz, czekaj. Ja to jestem gapa. Poczekajcie, widzowie. Jeszcze jeden komiks, wiesz? Jeszcze jeden komiks, poczekaj. Oluniu? Otworzę tu ten komiksik. Tak, komiks. O nie, to nie komiks! Ja cię, ale gacie, co to się stało? Oczywiście to był wkręcik, tak jak widzieliście filmik przed chwilą. Kręciliśmy, Olusia, patrzysz, ja zadowolony jesteś? Dałeś się nabrać trochę? Ale to jeszcze... Fajnie, jak zobaczyłem. A to już wiedziałeś, że to jest ten. Ale jeszcze do firmy Egmont.pl wrócimy. Okej, bo będziemy kręcić gry. Ale dzisiaj poszukiwanie doktora Volta. Mam nadzieję, że nam się uda. Tu mignęła mamunia Ponciunia, ale nie szkodzi, bo mamusia biegała, wiecie? Wiesz, że mamusia biegała, ale nie macamy. A może zrobimy, żeby było weselej? Zawiążemy mi oczy, ty będziesz otwierał i dawał mi do zgadnięcia, co to jest. Ja będę zgadywał. Co ty na to? Ale o co chodzi? No, że otworzysz, pokażesz widzom, nie będziesz mówił, co to jest. Ja będę miał zawiązane oczy i będziesz mi podpowiadał. Znaczy, no zakryję oczy, żeby nie widzieć, tak? To poczekaj. Ale to mam zakryć oczy, czy nie? Tak robimy? Dobra, zobaczymy, jaki jestem dobry w te klocuchy. To nie wiem, czy nie pomyślałem o tym wcześniej. Ale mów coś do widzów, Olu, nie bądź mnie. Do widzowie. Dobra, wziąłem jakąś tam koszulkę, ale żeś się nagadał, naprawdę, zawiązujemy oczy. No to zaczynaj otwierać, bo ja nic nie widzę, możesz mi machnąć przed oczyma, tak jakbyś chciał mnie uderzyć, że nic nie widzę, że nie reaguję. Ale nie w moją rękę, tylko przed... A. Tutaj. Już otworzyłeś, a pokazałeś? Tak, pokazałem widzom. To jest bumerang. To jest bumerang. Pięknie, dawaj następny. Co tam dalej? No myślę, że zrobimy takich 7, bo zaraz chyba ja się boję ciemności. Chyba, że doktor Wolf będzie i oświetli nam te super pinksy. No dawaj dalej. Następny, ale pokazujesz widzom, co otwierasz? A, tego zapomniałam. Tego zapomniasz. Czekaj. Bym powiedział przez moment, że to jest klepsydra, ale to nie jest klepsydra. Co to ma tu dziurkę? I tutaj... Ała! Możesz mnie nie bić? No nie, nie zgadnę. To później, nie wiem, co to jest. Dobra, to nie wiem, poddaję się. Co to jest? To jest ten, solniczka. Solniczka? O, nie zgadłbym. Nie zgadłbym zupełnie. Dawaj następną. Dodawaj, Oluniu, ale pokazuj widzom, jak otwierasz. Tylko nie zdradzaj, co otwierasz. Dobra, mamy dwa otwarte, tak, Oluś? Mhm. Trzeci. Trzeci leci, oj leci. I co tam w trzecim? Dawaj. Ty, to jest trudniejsze niż tych. A co było z tarczą? O ja. A to jest pieprzniczka. Tak? Zgadłem. Dobrze. Dwa zgadnięte, jedno nie, bo są trzy otwarte, tak? Tak, trzy. No to dawaj, następne, lecimy. No, dawaj. Czyli nieźle. No, ale ruchy, jak nie możesz, to daj, ja ci pomogę, ja i tak nie widzę. Pomóż ci? No, sypciuchem. No, daj ci pomogę. Daj ci pomogę. A, to dobrze, otwórz. Okej. To jest chyba... Nie, to nie jest. No. Pokaż widzom.
Ale trafiliśmy jak... Aha, na razie same powtóry. Oj, konkurs będzie gruby. A dasz mi do ręki? Ruchy kluchy. A czemu nic nie mówisz, synku? A, proste jak barsz. Klepsydra już chyba 88. W fioletowym kolorze? Tak. No nie, to w fioletowym najczęściej trafiam. No dawaj następną, Moluniu. Dobra, odłóż karteczkę. Później posprzątamy karteczki, sobie pozbierasz. Dobra, dawaj, bo ja już chcę widzieć, bo już nie jest ciemno, już się boję. Luneta tak zwana. Tak. No, tak. Dobra. Idziemy dalej. Ostatni, dobra? Chyba, że nie zgadnę. Ostatni ze zgadywanych. Dawaj, Oluniu. O, co to było? O, nie pamiętam. To były te kartki? Tak. Zero? Jest, dobra. O, matko boska, nic prawie nie widzę. Oluniu, a myślałem, że ja w linii ustawiam, a tu nic w linii nie ustawiłem. Widzisz? Dobra. A, w ogóle nie powiedzieliśmy. Otwieramy dzisiaj 17 staszetek. I czego nie powiedzieliśmy? O, łapkę w górę! Subskrypcji! Dzwoneczku, ding, 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 ding. No i jedziemy. A mogę jakąś się otworzyć? Albo nie, otwieraj ty. No, ale już tylko są. Tą. Ale nie, nie ma co. Nie ma co, dobra. O! Nie mamy w tym kolorze chyba. Mamy. Mamy miot pewnie wioską? Aha, to... Czyli same powtóry, czyli ła, nie będzie gruby konkurs, jak zdobędziemy doktora Wolta. Teraz tu. I tu. Ale jak nie zdobędziemy, to ile ustawiamy, że musi być łapek w górę pod tym filmem? Tym razem. Tylko nie przesadzaj, bo jak przesadzisz, to nigdy już nie będziemy otwierać. Tym razem mniej widzowie. Mniej. Nie mniej. Mniej niż 300 na pewno nie. Więcej, ale nie za dużo więcej. Bo udało się 300 w tydzień niecały, to mniej nie może być. 350 czy 400? No, szybsze ruchy. 300, 400. 9. 5. Ok, uwaga. Jeżeli nie trafimy tutaj dzisiaj z doktora Wolta, to jak pod tym filmikiem pojawi się 345 łapek w górę, to co robimy? Kolejne. O, otworzyłeś w tym czasie. Oś ty, łobuziaku jeden. Tu była koszulka. Może nam się uda. Proszę, żeby nam się udało. Pamiętajcie, 345 łapek w górę. Szukamy dalej doktora Wolta. Odkurzacz, same powtóry. Ja cię, ale gruby konkurs będzie. Ktoś, bo chyba będzie jedna nagroda i ktoś zdobędzie 888 tysięcy zinksów. Tak? Ale w ogóle niedługo zaczniemy serię. Znaczy serię. Na pewno będzie jeden. Piszcie, czy wam się podoba ten pomysł. Pamiętacie? Kiedyś nagraliśmy, jak otwieramy 6 serii. Czyli z każdej serii otwieraliśmy saszetki. I chcemy teraz zrobić, że otworzymy 7 serii na jednym odcinku. 5 z pierwszej, 5 z drugiej, 5 z trzeciej, 5 z czwartej, 5 z piątej, 5 z szóstej i 5 z siódmej. Co wy na to? Piszcie w komentarzach. Pewnie i tak to nakręcimy, bo mi się wydaje, że to super oskodlodowski pomysł. W związku, że tak lubicie super zinksy, super finksy, prawda, Luniu? A coś dzisiaj mało mówić, coś się stało w przedszkolu, bo ja niedawno wróciłem z pracy. O, Joluś czekał na mnie, bo mówiłem mu, że musimy szybko nagrać promocyjny film, żebyśmy dostali gry, prawda? Tak cię wkręciłem. Zrobiłem ci takiego małego pranka, ale jak będziesz starszy, ty będziesz mnie prankował, tak? A dałeś buziaczka? Kocham bardzo. Okej, okay. Globusik. W kolorze, który mamy. Ostatnio mówiłem, że go nie mamy w tym kolorze, ale ruchy kluchy. Dawaj. O, dawaj, Olek. Bo to szkoda gadania. Więcej. I więcej otwierania. Dziś 17. Otworzyliśmy już raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czerwony mamy? Oj, chyba nie mamy czerwonego. Mamy. Dobra. Głuptasek, proszę bardzo. To się skończy, że nie przynieśliśmy. Nie szkodzi, że nie przynieśliśmy. No jakbym przyniósł, to bym nie udała mi się wkrętka, prawda? Nie wkręciłbym cię, prawda, Oluniu Ponczuniu? No tak. Tak czy nie? No to weź no coś, chłopie, gadaj dzisiaj. Mówię wam dzisiaj. Chyba ja będę musiał sam nagrywać, bo jak on nic nie mówi, piszcie w komentarzach, czy mam sam otwierać super pięksy, czy jednak z moim synusiem, Olusiem, Ponczusiem, który nic dzisiaj nie gada i ma potarkańca, nic w ogóle się nie przygotowałeś do tego nagrania. Makijażu nie zrobiłeś, oka nie umalowałeś i co tam?
I uwaga, uwaga, uwaga. Strach na wróble. Okej. Ja tu muszę zobaczyć. Cały mały. Nie wiem. Proszę bardzo. Do mnie Dr. Bolt, jak macamy, jest bardzo miękki w środku. Wiesz? Srebrna bateria po raz drugi. Sreberko powtórenko. Czyli ojej. Ojej. Ja cię, jak ktoś wygra te wszystkie pinksy. Ale warunek jest jeden. Musimy najpierw znaleźć co? Doktora. Okej, teraz ty otwierasz, jak złapiesz tą saszetkę. Uwaga. Okej, otwierasz. Dawaj. Koniec. A już nie macaj, no nie zdradzaj. Bez sensu, tak. Niech trzymaj liczb na pięciu. I uwaga. Muchomoryk. Same powtórencje. Proszę bardzo. Pamiętajcie, ile łapek w górę, żebyśmy szukali dalej doktora Bolta, jak go nie trafimy tu oczywiście. No ile? Nie, no nie zachowuj się tak, bo potem będą mówić, że nie potrafisz ułożyć zdań. Powiedz, ile łapek w górę musi być? No to powiedz, ile łapek w górę? Musi być 300. 45 łapek w górę. Tak jest, więc dawajcie pełno łapek w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału. Bo jest czasem wesoło, czasem odlotowo masz złapać. Uwaga, ale jak złapiesz to... nie złapię. Nie złapał, lelelele, otwieram wszystkie ja. Dawaj, podnoś te dwie. Szybko, dawaj, ruchy, nie nogami. Okej, Osko, super. A tu mieliśmy kijek do rozbijania. Piniaty. Chciałbym być pina colada. Okej, co tam mamy? Ale nie. Otwieraj tak, żeby widzowie widzieli. I co to? I gofyrus z kawałkiem czekolady. No, widzicie, śpiący już jest. Jestem śpiący. Jest, ziewasz na antenie, wiesz co, i mrugasz oczkami, czy jesteś zmęczony. Ja... Ty zawsze tak mówisz. Stało w przedszkolu. Powiedzcie, że jak naprawdę, mówię, że mruga oczkami, to że go tak. Aha, nawet mamusia. No dobra. Napiszcie w komentarzu, czy mówię życie, czy to już ciemnia tatę, bo pewnie przyszedł i zamiast się bawić, to oglądał YouTube'a. Nie wolno dużo oglądać. Jasne, że trzeba czasem. Na przykład Olusia i Pończusia i tatusia. Ale nie można za dużo. Jasne? Zrozumiałeś? Otwieraj, proszę bardzo. Czy będzie doktor Bolt? I po... Rozumiecie, kotwica. Podkowa raczej. Ostatnie dwa. Ale nie macaj, nie macaj. Ale... Nie macaj. Dawaj, otwieraj. Ale dzisiaj kortkę bibźbę i wyskoczyła najczęściej chyba otwierana przez nas piniata, bo już chyba otworzyliśmy piniat, to chyba sześć już otworzyliśmy. W sumie, nie? Jak myślisz, ile? W dzisiejszym odcinku pierwszy. Dzisiaj antymundrusiu. Ja mówię ogólnie. Porządek. No. Nie tym razem. Kurka, rurka, chyba łatwiej jest wygrać w totolotka niż trafić doktora? Volta. No nie zachowuj się tak jakoś dziwnie, jakbyś był chory trochę na główkę. Jestem małpą, zobaczcie, ukradłem dzisiaj banana. Ukradł banana, bo jest minionkiem, lubi banana. Okej, to dziękujemy wam ślicznie. Pamiętajcie, 345 łapek w górę, żebyśmy dalej szukali. I następnym razem będziemy otwierali to, wiesz gdzie? Gdzie? W akwarium. Tak. No zobaczysz. Taki mam pomysł. Chcecie taki pomysł, że w akwarium tu będzie stało akwarium? Oluś będzie otwierał w wodzie. I zinksy pływają czy spadają w dół, jak się kąpiesz? Pływają. Pływają. To będzie wkładał rączki, otwierał, a Zinks będzie wypływał i pokazywał się co. Taki mam
pomysł. Co ty na to? Tylko będziesz musiał w krótkim rękawku otwierać. I tu będziemy musieli zabezpieczyć. Zabezpieczyć stół, żebyśmy nie zalali, ale będziemy tak otwierać. W tym mniejszym akwarium, nie w tym dużym naszym. Słyszysz? Nie w tym dużym naszym. Takim gdzieś. Tak akurat będzie widać akwarium, a nas przez wodę. Cieszysz się? Ale warunek jeden. To nie. Jak ma być w akwarium, to tak. Jeżeli będzie tylko 345, to otwieramy normalnie, a jak będzie 400 łapek w górę, otwieramy w akwar. Kwa. Okej. Trzymajcie się cieplutko. Subskrybujcie. Lubujcie. A, jeszcze jedna prośba. Poczekaj. Kochani nasi mili oglądacze i słuchacze. Mam wielką prośbę. Wiem, że głównie uwielbiacie super zimcy, super pinksy, ale jak kręcimy coś dla was specjalnego, obejrzyjcie, zobaczcie co nowego, dajcie łapkę w górę. Bardzo prosimy, bo będzie nam łatwiej utrzymać ten kanał, prawda? Aha. I to nie kanał. Dobra, czym wyłączasz, Olusiu? Dzisiaj wyłączam baterię. Baterią. Uwaga, tirim, tu musisz, tu, o co, tu. Dawaj, dawaj. No, dawaj, jeszcze dalej, jeszcze.